Oskarżano je o konszachty z diabłem, o ściąganie na ludzi plag i epidemii. Następnie poddawano próbom, a gdy te potwierdzały ich czarnoksięskie umiejętności, skazywano na tortury i śmierć w męczarniach. Czarownice. Choć obsesja na ich punkcie nie dorównała nigdy tej znanej z Zachodu, to i na terenach dawnej Rzeczpospolitej procesy kobiet oskarżonych o czary nie były niczym nadzwyczajnym. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej opowiem o tym, jak w Rzeczpospolitej Obojga Narodów wyglądały sądy nad czarownicami. I czy rzeczywiście skazywane na okrutne katusze i śmierć kobiety mogły być adeptkami czarnej magii? Czy też oskarżane były niesłusznie? Tłem dla naszej opowieści będą pozostałości średniowiecznego zamku w Papowie Biskupim, który już w XVII wieku był malowniczą ruiną. Kto wie, być może i tutaj odbywały się diabelskie tańce i sabaty, o których tak chętnie opowiadało sobie pospólstwo kilkaset lat temu. Stosy z czarownicami płonęły w zachodniej Europie już w dobie średniowiecza. Do Polski ten niechlubny zwyczaj przybył nieco później, w pierwszej połowie XVI wieku, a na dobre utrwalił się już w czasach I Rzeczpospolitej. Wiara w czarownice padła na podatny grunt. Już ostatni Jagiellonowie interesowali się magią, alchemią i sztukami tajemnymi, o czym opowiadałem w jednym z ostatnich odcinków Encyklopedii Staropolskiej. W 1570 roku Cyprian Bazylik wydał w Brześciu Postępek prawa czartowskiego przeciw narodowi ludzkiemu. W 1595 roku ksiądz Stanisław Poklatecki zachęcał do walki z wszelkiej maści czarnoksiężnikami w swoim pogromie czarnoksięskich błędów. Wreszcie w 1614 roku ukazało się polskie tłumaczenie Młota na czarownicę, dokonane przez Stanisława Ząbkowica. W ten sposób pod strzechy trafił słynny podręcznik łowców czarownic, znany w Europie od końca XV wieku. Tezy stawiane w tych i bardzo wielu innych podobnych publikacjach przez lata trafiały do umysłów szlachty i duchowieństwa, a za ich pośrednictwem także do prostych mieszczan i niepiśmiennych chłopów. To właśnie w tych ostatnich kręgach powodowały, że niekorzystne, ale naturalne zjawiska zaczęto kojarzyć z siłami nadprzyrodzonymi. Za ich nosicielki najczęściej uznawano czarownice. Tych zaś szukano w kobietach niepewnej konduity, pozostających na marginesie społeczeństwa. O bycie czarownicą oskarżano więc zazwyczaj niewiasty samotne. Wszelkiej maści znachorki, zielarki, wróżki, czasem żebraczki, nierządnice, osoby chore psychicznie, odstające od sztywnych wzorców społecznych, wzbudzające tym samym podejrzenia. Bardzo rzadko oskarżano o tajemne praktyki bogatsze mieszczki czy szlachcianki, a nawet jeśli, zarzuty te łatwo zbywano. Rozpoczęcie procesu czarownicy poprzedzało więc oskarżenie, składane zazwyczaj do sądu miejskiego. Potencjalnej adeptce czarnej magii zarzucano zazwyczaj sprowadzenie śmierci lub poważnej choroby. Wierzono, że czarownica, aby zaszkodzić swoim wrogom, obsypuje jego dom proszkiem z ludzkich kości lub zakopuje w jego pobliżu wnętrzności zwierząt. Sposobów było zresztą bardzo wiele. Powszechna była wiara w to, że czarownice porywają i zabijają małe dzieci. Dokonują licznych świętokradztw i profanacji. Bardzo częstym zarzutem wobec czarownic było sprowadzanie klęsk nieurodzaju, suszy, opadów gradu, pomoru zwierząt. Czarownice miały odbierać krowom mleko, sprowadzać do zagród wilki, psuć piwo. W zasadzie każde nieszczęście spotykające gospodarstwo można było zrzucić na działanie sił tajemnych. Kobietę oskarżono, o którąś z wymienionych praktyk więziono i niemal od pierwszych chwil skazywano na cierpienie. Jeżeli oskarżona okazywała się osobą lepiej sytuowaną, natychmiast wstawiali się za nią członkowie jej rodziny, którzy do sądu zgłaszali kontrpozew o fałszywe oskarżenie. Jako się jednak rzekło, takie sytuacje zdarzały się raczej rzadko. Większość oskarżonych kobiet była bowiem samotna. Rzekoma czarownica poddawana była próbom, które miały dowieść, czy rzeczywiście posługuje się czarami. Na zachodzie Europy wyróżniano aż kilka różnych prób. Ognia, łez, ważenia, nakłuwania czy wody.
W Polsce stosowano najczęściej tę ostatnią. Zazwyczaj polegała ona na tak zwanym pławieniu. Oskarżoną wiązano i na linię delikatnie spuszczano na taflę wody. Jeżeli natychmiast zanurzyła się pod powierzchnię, uznawano ją za niewinną. Jeżeli natomiast unosiła się na powierzchni, o co nie było trudno w czasach bufiastych sukien i wielu warstw odzieży, uznawano, że jest winna. Przesąd ten brał się z mniemania, że czarownice są wyjątkowo lekkie, co miało im zresztą dawać moc unoszenia się w powietrzu. Los kobiety, która nie miała szczęścia i unosiła się przez chwilę na wodzie, był w zasadzie przesądzony. Oskarżoną wyławiano i kierowano na tortury, które miały wyciągnąć odpowiednie zeznania. Osadzenie było dla oskarżonych męką. Wierzono na przykład, że czarownica nabiera mocy przez kontakt z ziemią, dlatego za wszelką cenę próbowano odizolować ją od źródła jej siły. Aby nie mogła w żaden sposób stąpnąć na grunt, umieszczano ją w beczce lub przywiązywano do specjalnej belki, tak aby uniemożliwić przyjęcie wygodniejszej pozycji. Już samo to sprawiało cierpienie trudne do wyobrażenia, a było zaledwie wstępem do właściwych tortur. Te polegały na rozciąganiu na drabinie lub ławie, przypalaniu czy kłuciu ciała wymyślnymi narzędziami. W międzyczasie, kiedy kat robił swoją robotę, sędziowie przesłuchiwali torturowaną. Szczególną uwagę przykładano do tego, aby wydała swoje wspólniczki. Jak łatwo się domyślić, torturowana nie tylko przyznawała się do wszystkiego, co jej zarzucano, lecz także losowo powoływała kolejne czarownice. Na bezsens podobnych praktyk zwracał uwagę chociażby anonimowy autor Czarownicy Powołanej z 1639 roku. I inni myśliciele doby staropolskiej zwracali uwagę na okrucieństwa związane z wiarą w czarownicę. Głosy rozsądku, m.in. Kazimierza Czartoryskiego czy Krzysztofa Opalińskiego, przez długi czas nie osłabiały jednak popularności podobnych praktyk, szczególnie w małych miastach i na wsi. Po pławieniu i torturach przychodził czas na wyrok. Zazwyczaj był on ten sam – spalenie na stosie. Czasami poprzedzało go przypalanie dłoni, szczególnie kiedy oskarżenie dotyczyło także profanacji lub świętokradztwa. W wyjątkowych aktach łaski spalenie zwłok poprzedzało ścięcie mieczem. Uniewinnienia w zasadzie się nie zdarzały. Jeszcze pod koniec XVI i na początku XVII wieku czarownice skazywano czasem na chłostę lub wygnanie. W czasach późniejszych była to prawdziwa rzadkość. Proces czarownic niemal od początku był bowiem społecznym widowiskiem. Próbę wody obserwowało z zaciekawieniem pospólstwo. Opowiadano sobie o wymyślnych torturach. Wreszcie zbierano się, aby ujrzeć palenie na stosie. W tej sytuacji presja na składach sędziowskich, często nie reprezentujących wysokiego poziomu znajomości prawa, była ogromna. Winna czy nie, czarownica musiała więc umrzeć, najlepiej w widowiskowy sposób. Kiedy sąd stanowił inaczej, gmin potrafił brać sprawy w swoje ręce. Tak było chociażby w Gnieźnie w 1690 roku, kiedy uniewinnienie dwóch czarownic doprowadziło do wybuchu prawdziwego tumultu w mieście. Rozwścieczone pospólstwo chciało zlinczować sędziów, którzy wydali tak łagodny wyrok. Przyjmuje się, że ostatnie czarownice skazano w majestacie prawa Rzeczpospolitej w wielkopolskim Doruchowie w 1775 roku, choć nie ma pewności, czy to wydarzenie nie zostało zmyślone przez niejakiego Konstantego Majeranowskiego, XIX-wiecznego publicystę. Bezsprzecznie tortury i procesy o czary zniósł Sejm Zwyczajny w roku 1776. Mimo to samosądy na czarownicach zdarzały się jeszcze w XIX wieku. Za ostatni taki akt na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej przyjmuje się sprawę niejakiej Krystyny Cejnowy, mieszkanki chałup, którą kaszubscy rybacy oskarżyli o rzucanie uroków, poddali próbie wody, a kiedy nieszczęsna kaszubka zaczęła unosić się na jej powierzchni, skazali na śmierć za konszachty z diabłem. Krystyny Cejnowy nie spalono ani nie ścięto. Rybacy zwyczajnie zatłukli ją wiosłami w wodzie, a potem dla pewności wyłowili i podźgali nożami. Władze zaboru pruskiego srogo ukarały winnych samosądu. Kilka osób skazano na długoletnie więzienie. Wydarzenia z chałup wykorzystywano propagandowo. Miały być one dowodem na zaniedbania oświatowe w dawnej Rzeczpospolitej.
Prusacy niewiele robili sobie z faktu, że od momentu, kiedy przejęli Pomorze Gdańskie, minęło już wówczas ponad 60 lat. Krystynę Cejnowę zabito bowiem w 1836 roku. Ta data zamyka niechlubny epizod polowania na czarownicę w naszym kraju. Jego skala była nieporównywalnie mniejsza w stosunku do analogicznego zjawiska na zachodzie Europy, gdzie stosy płonęły stokroć częściej, a postaci inkwizytorów, wykwalifikowanych łowców czarownic, wzbudzały powszechny postrach wśród społeczeństwa. Mimo to i Rzeczpospolita nie uniknęła podobnego zabobonu, który kosztował życie tysięcy, w większości zapewne niewinnych kobiet. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek i chociaż trochę zainteresowałem Cię staropolską kulturą, serdecznie zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem! Materiały z serii Encyklopedia Staropolska przygotowuję dla Was całkowicie samodzielnie. Choć jest to bardzo czaso- i pracochłonne zajęcie, sprawia mi dużo frajdy. Dzięki wsparciu moich mecenasów mogę publikować w miarę regularnie i łatwiej godzić tworzenie niniejszego cyklu z codziennym życiem. Wielkie dzięki!